Dąbrowę poprzeć. Będzie skatepark w Dąbrowie. Słuchajcie, tak jak już wcześniej mówiłem, tak, planujemy oczywiście taki skatepark z pierwszego zdarzenia. Tutaj na tych działkach, gdzie jest lokalizowany stary dom kultury, rozumiemy. On też musi być rozebrany, no bo on się nie nadaje do użytku w żaden sposób. Ale to byłaby fajna przestrzeń właśnie dla was. Rozumiemy. My w tym roku też chcemy dokończyć miasteczko ruchu drogowego. Już jesteśmy po przetargu, więc firma będzie wykonywała swoja lokalna. To już będziecie mogli sobie tam pojeździć, ale jeszcze w tym roku, bo w skateparku w tym roku nie będziemy zrobić, ale jeszcze w tym roku chcemy zrobić wam coś takiego naturalnego skateparku, czyli usypanie takich górek. Czy wy jesteście za tym, żeby tak, to zostało? Tak, oczywiście. Na sam początek też dobrze będzie takie sprawdzenie, czy będzie chęć. A będzie dużo jeżdżenia. Chęci, bo a wiecie, jest gdzie, dużo osób. Gdzie byśmy to zrobili? Nie. Czy to jest dobra lokalizacja, też powiecie mi. Za garażami na Generała Sulika. O, dobrze by było. Tam są naturalne te różne wzniesienia. No i tam wiecie, jak to będzie z piasku, z ziemi, to też łatwiej nawet jak jakiś upadek, nie? No tak. Najpierw się nauczyć tam, a później, no bo te wszystkie skateparki to przeważnie są zrobione z albo z takiej płyty, ale płyta to niestety brzydko to wygląda. A beton, no beton to beton, no ludzie przy upadkach może betonujemy. Ale no przy upadkach, jak już się nauczycie tam, to będziecie mogli sobie tutaj bardziej poskakać. Więc chcemy zrobić się na początek w tym roku. Mam nadzieję, że do końca października uda nam się to wykonać. Rozumiem. Będzie można już sobie tam pojeździć. Zimy mamy, jakie zimy mamy, więc śniegu dużo nie ma. Więc będzie można korzystać, myślę, że cały rok. No tak, tak dobrze, jak deku pada, to wszystko nie będzie. No tak. No więc słuchajcie, myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tam zrobić. Bo tam będzie takie przejście zrobione z projektu, mamy takie parki kieszonkowe od tych garaży do Biedronki i do tamtego osiedla dworcowego, tak, przydworcowego. I po prawej stronie tam takie fajne są dziury, nie dziury, rozmaite rzeczy. I na tym jeszcze może być lepszy niż później betonowy ten skatepark. Rozumiem. Tak. Więc to było fajne miejsce. I tak, nikomu przeszkadzać nie będziecie. No tak. Bo nie będzie głośno nikomu, bo tam daleko osiedle. Tak, tak to wygląda. Gdzieś trzeba. Ale to jest dobry, myślę, że to będzie dobry pomysł i dobre rozwiązanie tematu. No tak. Jeżeli by to zostało, powstało z takiego naturalnego, no tak, naturalnych elementów, naturalnych materiałów. I właśnie w tamtym miejscu. No może dyskorolką i hulajnogą tak będzie, będzie trochę problematyczne, ale, rowera to... ale rowerem już będzie fajnie, nie? No tak. W szczególności tak było. A to właśnie już po przejściach, jedna śruba, taka druga. Tak? To tak musi być. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. Czas nowych możliwości.